Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. W naturze jest tak, że rodzic przekazuje swojemu dziecku swoje doświadczenia, umiejętności, ale także cele, cele życia. I tym najważniejszym spośród celów, który wierzymy, zostaje nam przekazany przez naszych najbliższych, naszych rodziców, ma być cel ostateczny, jakim jest nasze zbawienie, droga do nieba. I dzisiaj Kościół wyznaje wiarę, że Maryja, Matka nas wszystkich, ukazuje nam w sposób najdoskonalszy naszą drogę do nieba. Co zrobić, żeby osiągnąć niebo? Wszyscy wierzymy w to, że staniemy się kiedyś uczestnikami tej wiecznej radości, która nigdy się nie skończy. Apostoł Paweł tak określi ten czas, przestrzeń, to doświadczenie. Kiedy już to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oście? A więc apostoł Paweł pisze o tym, że kiedy znajdziemy się już po drugiej stronie, kiedy będziemy w niebie, przy Bogu, to sami będziemy zadawać sobie pytania. Dlaczego kiedyś za życie tak bardzo baliśmy się śmierci? Przecież ona jest niczym. Nie ma już śmierci. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Teraz jest wieczna radość. Radość przebywania z Bogiem, z aniołami. Ufamy, że i my będziemy mogli kiedyś podzielać tę właśnie radość. Ale żeby tak było, to potrzeba, abyśmy uważnie wpatrywali się w te święte przykłady, choćby przykład Maryi. Bowiem niebo nie będzie czymś, co otrzymamy z automatu, tylko dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni. Potrzeba w naszym życiu konkretu. Potrzeba mądrego wykorzystania daru wolnej woli, aby na pierwszym miejscu swojego życia stawiać Boga i Jego przykazania. Aby umieć Mu okazać w konkrecie życiowym codziennych wyborów, że On jest dla nas najważniejszy i że potrafimy kochać drugiego człowieka, który jest obok nas. A więc tu nie chodzi o jakieś puste deklaracje, tu nie chodzi o jakieś wewnętrzne przeświadczenie, tu chodzi o konkret.
I ten konkret objawia się w życiu Maryi. Popatrzmy, z jednej strony jest przecież świadoma wielkiego daru, którym została obdarzona, że to niedługo narodzi się z niej dziecię, które będzie Synem Bożym, ale wie, że jej bliska krewna, kuzynka Elżbieta jest w potrzebie, że starszą kobietą, że spodziewa się dziecka, że ona potrzebuje jej pomocy. A więc podejmuje trud dalekiej podróży, aby przyjść jej na pomoc. I widzimy to wspaniałe połączenie życia duchowego, mistycznego z tym zakorzenieniem w ludzkich potrzebach. Spotyka się ze swoją kuzynką, wyraża radość z tego spotkania, która później przybiera też formę uwielbienia Boga. My tę modlitwę nazywamy magnifikatem. Ale co czytamy dalej? Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Czyli nie tylko, że w jej życiu było miejsce na modlitwie, na spotkanie z Bogiem, ale miała oczy otwarte na to, co może zrobić, aby wspierać innych ludzi w ich potrzebach. To jest właśnie ten konkret, którego uczy nas dzisiaj Maryja. W tajemnicy jej wniebowzięcia Kościół wyraża opinię, że wiarę, że została z duszą i ciałem wzięta po śmierci, niektórzy mówią po zaśnięciu, do nieba. I prawdę tę potwierdza niebo. Pan Jezus powiedział do polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej 17 lutego 1994 roku. Te słowa zapisała. Maryja została wzięta do nieba, bo żyjąc na ziemi nie uległa żadnej pokusie prowadzącej do grzechu, czyli świadomej zdrady miłości Bożej. Zawsze, mówi dalej Pan Jezus, w każdej sytuacji kierowała się wolą Boga i ją wybierała spośród tych możliwości, jakie mogła uczynić. Wybierała to, co podobało się Bogu, choć narażała się w ten sposób na odrzucenie przez środowisko, w jakim żyła, i na sprzeciw ze strony wielu, nawet tych, którzy byli jej bliskimi krewnymi. Wierność Bogu była jej droższa ponad wszystko. Tutaj przerwę, aby skomentować to, co przeczytałem. Pan Jezus podkreśla, Maryja została wzięta do nieba, bo żyjąc na ziemi nie uległa żadnej pokusie prowadzącej do grzechu. Ktoś powie, no było jej łatwo, bo przecież narodziła się bez grzechu pierworodnego, a więc bez tej skłonności, tej słabości do upadków. Owszem, taka się Maryja narodziła. To była łaska uprzedzająca, to znaczy otrzymała ją bez żadnych swoich zasług. Jeszcze przed swoim narodzeniem została przeznaczona do tego, żeby narodzić Jezusa Chrystusa. A więc ta, która była Matką Boga, nie mogła być nieczysta, bo nosiła w sobie źródło wszelkiej czystości. Ale z drugiej strony przecież Bóg dał jej inny dar, wolną wolę. I to nie jest tak, że ona była niezdolna do tego, żeby zgrzeszyć. Była zdolna, bo była wolna. I na pewno była kuszona. Ale jak Jezus mówi, nie uległa żadnej pokusie prowadzącej do grzechu. To jest bardzo ważna dla nas informacja, ponieważ pokazuje nam, że mamy wszystkie możliwości i łaski od Pana Boga, by nie ulegać pokusom. Bezsprzecznie, tutaj chodzi o to, jak wybieramy. Mógłby też ktoś powiedzieć, aniołowie zostali przez Boga również stworzeni, również byli bez grzechu pierworodnego, ale jednak część spośród aniołów źle wybrała, zbuntowała się przeciwko Bogu i stali się szatanami. Ona, będąc nie aniołem, ale człowiekiem, aby, a więc posiadając ciało zmysłowe, jednak potrafiła wybierać tak, żeby odrzucić to, co prowadziło do grzechu. I jak Pan Jezus tutaj podkreśla, nie ulegała żadnej pokusie prowadzącej do grzechu, czyli świadomej zdrady miłości Bożej. Jedna z najpiękniejszych definicji, czym jest grzech, świadoma zdrada miłości Bożej. Często niektórzy pytają, czy to i tamto jest grzech. A to źle postawione pytanie. Czy tym i tamtym zraniłem Boga, zraniłem Jego miłość? Tak powinniśmy pytać. Kwestia grzechu to jest kwestia uderzenia w miłość Bożą. Im większa w nas świadomość tej miłości, im większa miłość, tym trudniej nam będzie zgrzeszyć.
bo doskonale będziemy wiedzieć, jak druga strona, czyli sam Bóg, został przez nas zraniony. Myślę, doświadczenie każdego człowieka, który naprawdę potrafi kochać i ze względu na miłość do tej właśnie ukochanej osoby zrobi wszystko, by jej nie zranić. Maryja miała najpełniejszą świadomość, kim jest Bóg i najdoskonalej potrafiła Go kochać. To nie chodzi tu o jakąś emocjonalność. Tu chodzi właśnie o współpracę z Duchem Świętym, którego prosiła i prosiła o to, żeby jej miłość do Boga była pełna i doskonała. I w tym powinniśmy ją naśladować. Dalej czytamy, w każdej sytuacji kierowała się wolą Boga i ją wybierała spośród tych możliwości, jakie mogła uczynić. To również jest owoc jej modlitwy do Ducha Świętego, bowiem kierując się rozumem, możemy pobłądzić, możemy źle wybrać, ale jeżeli będziemy odwoływać się do mądrości Bożej, na pewno nie zgrzeszymy, ale trzeba to robić stale. Każdą swoją decyzję, wybór oddawać Panu Bogu, prześwietlać ją Jego wolą, czy tego Bóg chce. Jak powie Pan Jezus, wybierała to, co podobało się Bogu. Proste pytanie, czy to, co chce uczynić, podoba się Bogu, czy nie? Czy Go to rozraduje, czy zrani? To pomoże nam w wielu naszych życiowych sytuacjach, w których jesteśmy kuszeni. Ale też były tego konsekwencje. Narażała się w ten sposób na odrzucenie przez środowisko, mówi Pan Jezus. Środowisko, w jakim żyła, na sprzeciw ze strony wielu, nawet tych, którzy byli jej bliskimi, krewnymi. Może i my kiedyś czegoś takiego doświadczyliśmy, że ze względu na Pana Boga podjęliśmy decyzję, która się nie spodobała naszym bliskim, znajomym, przyjaciołom i tak dalej. Może ktoś nam zagroził, jeśli będziesz cały czas tak robił, to nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego, bo Ty nie zachowujesz się tak jak my, Ty idziesz inną drogą, nam się to nie podoba. I wielu niestety w takich sytuacjach się łamie i źle wybiera, bo boi się odrzucenia, ostracyzmu, wykluczenia i tak dalej. Maryja, chociaż bardzo cierpiała z tego powodu, jednak bardziej kochała Boga niż ludzi i wolała poświęcić wiele ze względu na to, żeby nie zranić Boga swoją niewiernością, żeby nigdy nie postawić wyżej miłość do człowieka niż miłość do samego Boga. To jest właśnie to, za co została nagrodzona i za co Bóg będzie chciał nas nagrodzić. Popatrzmy, ludzie nieraz tutaj na ziemi nas nagradzają za to, że zrobimy coś dobrego dla nich. Tylko, że jednego dnia dadzą nagrodę, ale następnego dnia tą nagrodę odbiorą. A Bóg, jak nas nagrodzi, to będzie to nagroda na wieczność i nigdy swoich łask i nagród nie odbiera. Dla ludzi robimy wiele dobra i poświęcamy się dla nich. Ale ludzie często o tym zapominają. Jeżeli coś zrobisz dla Boga i ze względu na Boga, Bóg nigdy o tym nie zapomni. Maria o tym wiedziała i dlatego wybierała zawsze to, co podobało się Bogu, często narażając się swoim bliskim. Jezus powie, wierność Bogu była jej droższa ponad wszystko. Ponad wszystko, ponad wszystkie skarby, stanowiska, którym często ulegamy pokusom do tego, żeby coś znaczyć, władzy, majątku, posiadania i tak dalej. Dalej Pan Jezus powie, choć żyła bez grzechu, nieustannie składała ofiarę trudu i cierpienia za grzechy innych. Zauważmy, że często skarżymy się, że mam w życiu trudno, cierpię, na pewno jest to jakaś kara za grzechy. Ale dlaczego muszę cierpieć także za nie swoje grzechy? Niektórzy tak mówią. Maryja i jej syn nie cierpieli za swoje grzechy, bo ich nie mieli. Ale każde to cierpienie ofiarowali Bogu za nawrócenie tych, którzy byli źródłem tego cierpienia, za nawrócenie innych ludzi. I to jest też dla nas konkretna wskazówka, jak mamy postępować, jak funkcjonować w tym świecie, kiedy nieraz będziemy musieli doświadczać różnego rodzaju niesprawiedliwości, że to wszystko możemy oddać Bogu, złożyć w ofierze za grzechy innych ludzi, ale także za swoje własne, bo nikt z nas nie jest bez grzechu. I później Pan Jezus zada bardzo ważne pytania. Spójrz na swoje życie i na swoje serce i zastanów się, jak daleko ci do postawy Maryi.
Bardzo ważne pytanie, które powinniśmy zadawać sobie, szczególnie przed sakramentem pokuty. Spójrz na swoje życie, to rachunek sumienia, ale także mówi Jezus na swoje serce. Dlaczego tak postąpiłeś? Czy ta miłość w tobie jest, czy jej nie ma, może za mało się o nią modlisz, miłość do Boga, do ludzi i stąd są te właśnie grzechy. I zastanów się, jak daleko ci do postawy Maryi. Jest to jakaś forma introspekcji trudnej, bo trzeba będzie przyznać, że nie jestem idealny, że popełniam w swoim życiu wiele grzechów i błędów i że ta prawda, którą chce nam przedstawić Pan Bóg, nie jest nam objawiana po to, żeby nas zmiażdżyć, bo tak by było, gdyby Bóg nam tak naprawdę ze swojej łaski pokazał, kim jesteśmy. Jest w nas niestety często taka pokusa, żeby myśleć o sobie o wiele lepiej niż to ma miejsce w rzeczywistości, choć też nie brakuje takich, którzy myślą o sobie o wiele gorzej niż są w rzeczywistości. I jedno i drugie jest pokusą od złego ducha. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie przed Bogiem, kim tak naprawdę jestem, jaka jest prawda o mnie samym. I tutaj pomocą będzie właśnie Maryja, stanięcie obok niej, przed jej Synem, właśnie po to, żeby doświadczyć prawdy o sobie, prawda, która będzie dla nas wyzwoleniem i pomoże nam bardziej kochać, lepiej wykorzystać ten czas na ziemi. I dalej Jezus zapyta, jak wielka różnica jest pomiędzy tym, co podoba się Bogu, a tym, co ty wybierasz? A więc po raz kolejny zachęta, wybieraj to, co podoba się Bogu, nie to, co podoba się ludziom, co podoba się tobie, czego pragnie twoje ciało, to, co pragnie Bóg. I ostatnie pytanie, z czego uwolniona musi być twoja dusza, byś mogła być wzięta do nieba? No właśnie, zawsze trzeba stawiać ten znak zapytania na końcu. To nie może być pewnikiem, niebo jest dla mnie na pewno otwarte. Gdybym umarł teraz w tym momencie, na pewno poszedłbym do nieba. Zawsze trzeba mieć świadomość, że muszę nad sobą pracować, że każdy dzień dany mi przez Pana Boga jest łaską z Jego strony, żebym mógł się nawrócić, coś w sobie przepracować, zmienić, że to nie jest takie pewne, że od razu to niebo będzie dla ciebie otwarte, że jest wiele, wiele do przepracowania, czyli do przełożenia na konkret życie. To jest najgorsza pułapka, w którą można wpaść, kiedy uwierzymy w to, że już nic nie muszę zrobić, że jestem idealny, perfekcyjny i najlepiej po śmierci od razu kanonizować. Santo subito. Potrzebujemy pomocy Bożej, Bożej łaski, żeby umieć spojrzeć na siebie w prawdzie i prosić Boga o pomoc, miłości, bo to jest właśnie ta rzecz kluczowa. Zrozumienie głębi miłości Boga do mnie, ale też mojej zdolności do tego, żeby odpowiedzieć własną miłością na Jego miłość. Tylko potrzeba o to się modlić, trzeba o to prosić i wtedy stajemy się prawdziwymi naśladowcami Maryi. Wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby móc po śmierci spotkać się z Bogiem i móc odpowiedzieć wtedy swoją miłością na Jego miłość. Amen.